Witamy w kolejnym odcinku programu Enigma, w którym przybliżamy najciekawsze tajemnice, odkrycia i problemy świata współczesnej nauki. Profesor Janusz Limon, wybitny specjalista z dziedziny genetyki, od wielu lat kolekcjonuje dzieła sztuki związane z różnymi schorzeniami. Patrząc na obraz, potrafi ocenić, czy namalowana postać miała chorobę genetyczną. Można w sztuce znaleźć sporo dzieł sztuki rzeźb, rysunków, malarstwa właśnie, przedstawiających chorych na choroby genetyczne. Konsultuję to ze znajomymi na świecie. Mam kontakt z takim doktorem Levitasem z Nowego Jorku, ekspertem, i wymieniamy między sobą informacje. Konsultuję, czy jesteś pewny, czy to jest to dziecko z tą chorobą, czy też nie. Duże wrażenie na mnie zrobiły tabliczki znalezione w Babilonii, czyli obecnym Iraku. Wykopano tam 60 kilka tabliczek, na których są opisy właśnie wad rozwojowych genetycznych. Przedstawiają też niektóre wady. I tam to był kraj Sumerów, w związku z tym z każdym pojawieniem się wady była przepowiednia. W tej chwili nie pamiętam dokładnie, ale jeśli się urodziło dziecko tam bez ucha, to w państwie nastąpi trzęsienie ziemi. Jeśli dziecko urodzi się tam z wadą serca jakąś, to pani tego domu umrze, i tak dalej, i tak dalej. I Sumerowie uważali, że urodzenie się dziecka z wadą rozwojową jest to głos Boga. On w ten sposób przekazywał informacje dla ludzi. Przykłady malowideł ukazujące chorujących ludzi można mnożyć, ale jeden jest szczególnie znany. To Mona Lisa. To pisał jakiś włoski lekarz. Rzeczywiście na jednej z jej powiek, oczu, znajduje się zmiana nazywana ksantomatem. To są takie żółte, wypukłe zmiany na powiekach, typowe dla osób z hipercholesterolemią rodzinną. To jest choroba genetyczna, te osoby mają podwyższony poziom cholesterolu. Choroba groźna, bo to, że plamy żółte są na powiece, czy mogą na ścięgnach występować, czy na rogówce, ale mężczyźni, powiedzmy, z tą chorobą wcześniej, głównie mężczyźni, umierają na niedokrwienną chorobę serca. Velázqueza, kilka obrazów. Sławny obraz przedstawiający rodzinę Filipa IV, Las Meninas, na którym znajduje się księżniczka oraz dwoje opiekunów, i ci opiekunowie, konkretnie to jest kobieta i mężczyzna, są chorzy. To jest karłowatość chondrodystroficzna, genetycznie uwarunkowana. No, rysunki Dürera. Zresztą niektóre obrazy są anonimowe wręcz. Sotina, malarze flamandzcy. Znaczy nie wszyscy są znani, niektórzy są anonimowi. Także sporo tam można znaleźć elementy postaci z chorobami genetycznymi. Chyba Murillo namalował obraz dziewczynki takiej bardzo otyłej z zespołem Di Giorgia. To jest choroba jednogenowa, która z kolei wpływa nie na wzrost, ale na otyłość. Jest adoracja Chrystusa namalowana przez, nie wiadomo, tam dwóch malarzy flamandzkich. I w tym orszaku otaczających Chrystusa znajduje się anioł z zespołem Downa, z mongolizmem. Profesorowi bliska jest też historia polskiego karła. To hrabia Borówławski. On urodził się pod Haliczem. Tam było pięcioro dzieci. On i jego siostra i brat były małego wzrostu. W momencie urodzenia on miał 22 centymetry. Potem nie przekroczył 1 metra nawet. Został wykształcony, znał biegle języki obce, grał na fortepianie. Był atrakcją dworów królewskich. Na przykład wizytował z opiekunką dwór austriacki. I na przykład atrakcją było to, że na przyjęciu dworskim była stała duża waza i kelner, czy wtedy byli kelnerzy, nie wiem jak ich nazwać, obsługa dworska, podnosił przykrywkę i z tej misy wyskakiwał właśnie ten chłopczyk malutki. Wyjechał do Anglii, przyjaźnił się z królem Jerzym IV. Zmarł w wieku 92 lat. Poprzez obrazy próbowano też tłumaczyć tajemnicze zjawiska, które w rzeczywistości mogły być zwykłą chorobą. Problem czarownic tak zwanych należy podejrzewać, i tak myślę, że było. Nie mówię o tej inkwizycji okrutnej hiszpańskiej, która zamordowała kilkadziesiąt tysięcy ludzi, ale czarownice, to znaczy podejrzewa się, że czarownice z Salem, one chorowały na chorobę Huntingtona. To jest choroba neurodegeneracyjna, która powoduje nieskoordynowane ruchy, między innymi ciała. Taniec świętego Wita.
To są właśnie chorzy na chorobę Huntingtona. I należy sądzić, że niektóre palenie niektórych czarownic, to one chorowały na pewne choroby pochodzenia nerwowego. W czasach, kiedy żył Bosch, z jarmarku na jarmark wędrowali tak zwani usuwacze kamieni. Oni usuwali kamienie z mózgu, albowiem uważano, że głupota i padaczka wywołana jest kamieniami w mózgu. To byli szarlatani, którzy udawali, że robią trepanację czaszki, że z mózgu wyjmują kamienie. I zachował się właśnie obraz Boscha przedstawiający zakonnika, który usuwa kamień z mózgu pacjenta, który siedzi. Groźna choroba dotyka też samego artystę malarza. Uther Mochlen, malarz, który zachorował na chorobę Alzheimera i jest znany jego autoportret z okresu, kiedy był zdrowy i potem malował swoje portrety w miarę upływu czasu, pogłębienia się tego niestety otępienia i widać, jak ulega deformacji. I to dramatycznie przedstawia rozpad na tej osobowości. Wiem na pewno, że Leger był daltonistą i rzeczywiście dla mnie te obrazy jego są bardzo jaskrawe, że on widział inaczej kolory. Uważa się, że Van Gogh cierpiał na depresję, prawda? I myślę, że w jego obrazach można dostrzec te zmiany charakterystyczne. W pewnej fazie choroby na pewno to cierpienie tych twórców jest wyraźne. Dopóki nie nastąpi jakiś rozpad osobowości, przestają malować po prostu. Zakupiłem kilka, czy pięć, sześć obrazów dzieci upośledzonych umysłowo. Także to malarstwo jest interesujące i oni mogą tworzyć. Ale na podstawie obrazu, czy można rozpoznać chorobę, to by było bardzo trudne i ryzykowne. No, ale śmieją się też ze mnie koledzy, że profesor Limon, jak idzie do muzeum, to nie ogląda dzieł sztuki, tylko szuka chorób genetycznych. Także, że odbieram sztukę, nie odbieram sztuki, a szukam jakichś elementów medycznych. Ale zapewniam, że jedno i drugie mnie interesuje. Z redakcją możecie skontaktować się pod adresem enigma@wp.tv. Pozostałe odcinki programu znajdziecie pod adresem enigma.wp.tv.